Szanowni państwo, panie marszałku, szanowni państwo, chciałam się zapytać, czemu ma służyć artykuł, wpisanie artykułu 57, który mówi o tym, że pieniądze, które są przeznaczone na rewitalizację w gminach, mają być przekazane do dyspozycji ministrowi budownictwa. Ja chciałam powiedzieć, że rewitalizacja staje się jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki miejskiej w Polsce. W tym rozdaniu środków unijnych 2014-2020 mamy na ten cel aż 22,5 miliarda przeznaczone. Pytanie jest, czy chodzi o to, żeby to gminom, znowu samorządom odebrać możliwość decydowania o tym, gdzie mają być przeznaczone i na co te pieniądze? Gminy bardzo dobrze sobie radzą do tej pory, opracowując gminne programy rewitalizacyjne. Teraz to minister centralnie będzie decydował, które środki mają być przeznaczone i gdzie. Pytanie jest, czy o to chodzi, żeby zawładnąć tymi dużymi pieniędzmi. Dziękuję. Proszę.